Prokuratura Obrecht, mówi Dominik, czy mogę pomóc? Dzień dobry, panie Dominiku, ja dodzwoniłam się do hotelu. Dokładnie tak. Proszę pana, bo ja tu bym chciała przyjechać do was, troszeczkę się zregenerować. Czy jest taka możliwość? Tak, oczywiście, w jakim terminie? Proszę pana, bo ja jeszcze nigdy nie byłam. Moja sąsiadka do was jeździ. I powie mi pan, ile u was kosztowałby cały tydzień? Środkowy palec, karnacja jasna, środkowy... W zależności od terminu. No cały tydzień, na przykład ostatni tydzień marca. Zośka, 10 złotych. Ostatni tydzień marca, wejdziesz proszę pani, twarz ze spuszczonymi oczami oblana, potem pamiętam twoja walkę, była koks, ale proszę wejdź. Dla ilu osób? No właśnie ja nie wiem, czy z facetem przyjechać, czy bez. A tam są jakieś dancingi, coś takiego, czy nie? Niestety w okresie pandemii nie prowadzimy dancingów. Stafu, ja nie ukrywam, złotych. Że chciałabym się siema troszeczkę byku, też zabawić. Kubę i Pawła. Mam nadzieję, że już po 20 marca będziemy... no niestety na razie nie organizujemy imprez. Dobrze, to ja przyjadę bez faceta, ale łóżko dwuosobowe bym poprosiła, bo ja po prostu tak lubię. Żebym kurwa się nie wywaliła z łóżka. Oczywiście. Taki pokój dla pani kosztowałby 2000 złotych. Ja kiedyś byłam w hotelu, to takie mi łóżko kurwa dali, że ja wpadłam. Takie małe. Zaraz może być pani spokojna, łóżka są dość szerokie. No, szerokie. Jak jebłam, to mi kręgosłup do dzisiaj boli. No i jaka tam cena jest? Tak, cena za pobyt od 22 marca do 28 marca w pokoju komfort w hotelu to 2000 zł ze śniadaniem. Dobrze, i powie mi pan teraz tylko, jak ja tam przyjadę, to co jest w tej cenie? Śniadanie, obiad, kolacja, wstęp do strefy spa, internet, parking. Kodi, 5 złotych, jest w strefie spa. Fifi i gang, TPELOPOZDROMEDUSKA. I basen. Również mamy 3 sauny, jednakże z uwagi na pandemię zostaje włączona tylko sucha. A co to znaczy sucha? Sauna sucha. Ale co to znaczy sauna sucha? Jeszcze raz, może pan powtórzyć pytanie? Co to znaczy sucha? To jest typ sauny. Może być sauna parowa, może być sauna sucha. Nie, może być sauna ja nie lubię, bo ja się tam kurwa duszę. Ja kiedyś chciałam się zrelaksować, a myślałam, że ja kurwa nie wyjdę. Tak było mi gorąco i duszno. Jaka to jest kurwa przyjemność, taka sauna. No, nie mi oceniać jednak, że niektórzy go... Mi się kurwa w głowie kręciło, panie. Sauny należy używać z rozwagą. Tak, to ja zostanę przy tym jacuzzi, dupę pomoczę i starczy. A powie mi pan, masaże jakieś są czy nie? Oczywiście, jak najbardziej. Kto masuje? Jakieś mężczyźni młodzi? Mamy im masażystów, im pani masażystki, także zgodnie z pani życzeniem myślę... Ja bym chciała młodego faceta. Mamy również takich masażystów. Dobrze, to ja bardzo bym chciała. Powie mi pan jeszcze, jak wygląda sytuacja, bo ja bym chciała z psem przyjechać. Mhm, opłata za pieska to 80 zł za dobę. Nie no, gdzie no, panie, no z psem pies za darmo. Przecież pies tam na podłodze śpi, a nie w łóżku. Dokładnie, ale tutaj niestety jest opłata za pieska w naszym obiekcie. Ja przyjadę z psem, ale ja za niego nie będę płaciła. No to niestety będziemy musieli tego pieska... No niestety nie ma takiej możliwości. Mogę no tutaj to pani ja zaoferować... No to ja z nim przyjadę i chuj! Niech pan z nim gada! Niech pan z nim się rozliczy! Czemu ja mam za niego płacić? Bo pani jest właścicielką psa. A to co? A to niech sam za siebie zapłaci. Ja pan z nim będzie gadał.
Dobrze. Dobrze, to ja bym wzięła ten ostatni tydzień marca. Poproszę pani imię, nazwisko. Jaśka. Nazwisko. Bąk. I poproszę pani adres mailowy. Co pan chce? Mailo? Adres mailowy. Już może mąż podać? Oczywiście. Jasiu, podaj panu swojego maila, bo ty masz to, nie? To podaj. Dzwonię, kurwa, w jednej sprawie potrzebuję, żebyś podał mailo. No. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę adres mailowy. Do mnie? Tak. To już podaję. Halo? Tak, słucham. Podawać? Tak. Gorący Jaś? Gorący Jaś? Jaś. Gorący Jaś. 69. Tak. Małpa interia.pl. Jezu, jaki kurwa wstyd. Jaki on ma adres. Jaki on ma kurwa adres. Aż mi kurwa wstyd tam jechać będzie. Przez debila. Co, kto daje takie nazwy? On jest jakiś kurwa zboczony. Nazwa jak nazwa, proszę pani, także ja bym nie oceniał. Także pani Jadzia Bąk, tak? Jaśka! Pani Jadzia Bąk od 22 marca do 20... Okej. Okay. Od 22 do 28 marca... Ale z psem i ja za psa nie płacę. Okej, okay, pamiętam. Z psem będziemy się rozliczać osobno. Jaka to kwota jest? 2000 zł ze śniadaniem. Dobrze, to ja jeszcze chcę się zastanowić. Ja jutro do pana zadzwonię. Dobrze, z przyjemnością będę. Niech pan jeszcze nie zapisuje. Ja jutro zadzwonię. No dobrze, pani Janino. To zdrówka ja życzę. Nie, zdrówka życzę do jutra. Życzę wszystkiego również dobrego dla pani. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, zdróweczka. Nie podoba wam się, ja widzę, że lajki stoją w miejscu i chuj, nie dajcie lajka, kurwa. Nie podoba wam się. Siemano, od ręki, gdzie polecasz sprzedać skiny CSGO? Mam, ziomeczka.